Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku z serii Auto Moto Gadżet. I mam dzisiaj dla Was gadżet, który jest dość wyjątkowy, bo jest to wideorejestrator, ale w lusterku. Zapraszam na test. Co prawda miałem do czynienia z dość dużą ilością wideorejestratorów, używam ich w swoich samochodach, a takie wideorejestratory, które są w lusterku, to też nie jest coś, co weszło wczoraj na rynek. Ale ja nigdy w życiu z czegoś takiego nie korzystałem w praktyce. I byłem bardzo ciekawy, czy to jest bardziej ciekawostka gadżet, czy to jest coś potrzebnego na co dzień, coś, co się na co dzień sprawdza. I właśnie to robiłem przez ostatnie 2 tygodnie, czyli sprawdzałem to urządzenie w praktyce. Także do rzeczy. Rzecz najważniejsza, coś od czego musimy w ogóle zacząć, czyli co to jest za urządzenie. Otóż jest to urządzenie marki Mikavi, a konkretnie model PQ5 Dual. Co oznacza Dual? No jak łatwo się domyślić, to jest coś fajnego, czyli to, że mamy kamerkę w lusterku, czy wideorejestrator w lusterku, czyli mamy przód, ale mamy też kamerkę tylną. Także jest to taki komplet. I teraz tak, ja nie lubię jakichś bardzo długich unboxingów, więc tego nie będę robił. Nie lubię omawiać każdego kabla, więc tak po prostu na szybkości. Co znajdziemy w pudełku? Znajdziemy oczywiście samo urządzenie. I tutaj też nie wiem, czy nazywać to urządzenie lusterkiem, czy nazywać to wideorejestratorem, bo to jest zarówno lusterko, jak i wideorejestrator. Także to jest nasza główna, najważniejsza rzecz. W środku znajdziemy oczywiście papierologię i znajdziemy 2 pudełka. W jednym, co fajne, znajdziemy moduł GPS. Jeśli ktoś chciałby korzystać z GPS-u, czyli po prostu lokalizować sobie swój pojazd, no to będzie mógł to zrobić przy użyciu tego urządzenia. Znajdziemy też uchwyt, który pomoże nam zamontować samo urządzenie. Nie wiem, czy tutaj widać kable, jak ja to mam podłączone, ale jeśli tak, to na to nie patrzcie, bo ja w swoim samochodzie mam kamerkę, więc nie montowałem tego na stałe, nie chowałem tych kabli tak, jak się to powinno zrobić. Tak samo kamerka z tyłu, nie wiem, czy ją widać, ale po prostu jest w tym momencie położona, kable sobie wiszą, bo tak jak mówię, ja po zakończonym teście nie będę tego montował na stałe, bo u siebie kamerkę mam, także dlatego tak to wygląda. A co znajdziemy w drugim opakowaniu? Znajdziemy przede wszystkim kabel, dzięki któremu wideorejestrator możemy, że tak powiem, na stałe podpiąć do akumulatora. Także taka opcja też tutaj jest. Oczywiście też uspokoję, bo często pojawiają się takie głosy, że te urządzenia rozładowują akumulator. I to jest oczywiście prawda, tylko pamiętajcie o jednej rzeczy. To urządzenie działa w taki sposób, że jeśli napięcie akumulatora spadnie poniżej pewnego poziomu, to się wszystko wyłączy. Właśnie po to, żeby akumulatora nie rozładować. Także tutaj też spokojnie. Znajdziemy oczywiście kable do podłączenia tego urządzenia do samochodu, uchwyty montażowe i tak dalej, to jest wszystko, ja na tym nie chcę się skupiać, bo ja lubię przechodzić do tego, jak takie urządzenie po prostu działa. To nie jest kanał o technologii, tylko o samochodach, więc skupmy się na tym. Chociaż jeszcze jedna rzecz taka, powiedzmy, techniczna, bo jak wejdziecie już do samochodu, to musicie to lusterko najpierw zamontować. Jak to się robi? Okazuje się, że jest to mega proste. W zestawie dostajemy bowiem takie gumki, które po zamontowaniu na wideorejestrator w bardzo prosty sposób zaczepiamy na samo lusterko to, które mamy w samochodzie i to jest tyle. Podłączamy oczywiście kabel od zasilania, ten wpinamy do gniazda zapalniczki, podłączamy kamerkę tylną i to jest cała filozofia. Pamiętajcie, że musimy tutaj zamontować kartę pamięci, która nie jest dołączana w zestawie. I też dobrze by było, ponieważ to urządzenie potrafi nagrywać w dość wysokiej rozdzielczości, aby to była dobra karta, szybka karta i też pamiętajcie, maksymalnie 128 GB. Taką pojemność to urządzenie odnośnie karty obsługuje. Dobra, mamy zamontowany sprzęt i pierwsza rzecz, której ja się obawiałem, nie dotyczy jeszcze samego wideorejestratora i tego, jak on działa, tylko co po prostu z lusterkiem. Jak ja będę z tego samochodu korzystał? I muszę tutaj Was od razu uspokoić. To wymaga przyzwyczajenia, które trwa 2 minuty. Czemu? Tylko i wyłącznie dlatego, że mam wrażenie, że to lusterko jest trochę ciemniejsze niż takie standardowe, ale delikatnie. Tak naprawdę, jak się za chwilę w moment do tego przyzwyczajicie, to korzystacie z tego jak z normalnego lusterka. Nie ma z tym żadnego problemu, mogę tutaj kompletnie uspokoić. Przynajmniej ja nie miałem żadnego problemu. Bałem się też o jeszcze jedną rzecz, no bo mówię tak, zamontuję lusterko, to jeśli ja będę sobie chciał je dopasować do siebie, no to co wtedy z kamerą, jak ona będzie działała? Ale na szczęście sam obiektyw jest po pierwsze wysuwany, więc możemy go zamontować na mniejszych, ale też na większych lusterkach, żeby on się tutaj po prostu zmieścił, całe urządzenie, żeby się zmieściło, a po drugie możemy go regulować i to w kilku kierunkach, więc dopasowujemy sobie do siebie lusterko tak, żeby było nam dobrze, a potem dopasujemy obiektyw kamery tak, żeby nagrywał to, co chcemy, żeby to wszystko było, że tak powiem, jak najszersze, jak najwięcej, żeby było widać, żeby było tak, jak ma być. I jest z głowy. Także tutaj też mogę uspokoić siebie czy Was.
Powiedziałem też o szerokości nagrania, więc może dodam. Zarówno przód, jak i tył, kamera z przodu, jak i z tyłu, nagrywa kąt 170 stopni, także to jest dużo. Więc będziemy też po prostu bardzo dużo widzieli na nagraniach. Fajna sprawa. No i dobra, zaraz przejdziemy do tego, co pewnie najważniejsze, czyli do samej jakości nagrań, ale zobaczcie, jak to urządzenie się obsługuje. Jak widzicie w tej chwili, to lusterko jest po prostu lusterkiem. Wystarczy je dotknąć. I mamy tutaj, zamiast lusterka, wyświetlacz. To jest coś, co robi bardzo duże wrażenie na wszystkich osobach, wierzcie mi. Coś innego, jak się ktoś tym bardziej nie spodziewa i dotknięcie lusterka i z tego się zrobi wyświetlacz, tak jak powiedzmy w telefonie, no to każdy robi wow. Ja jestem gadżeciarzem, takim totalnym gadżeciarzem, więc mnie takie rzeczy bawią jak dziecko. Nie wiem, czy też tak macie, ale samo to wywołuje u mnie już jakąś tam radochę. No tak jest. Dobra, zobaczcie, dotykamy lusterka, mamy widok z przodu. Możemy sobie przekręcić w tym kierunku, mamy widok z tyłu, możemy to zrobić jeszcze raz i mamy kamerę czy lusterko dzielone. Po lewej stronie widzimy przód, po prawej stronie widzimy tył. Przekręcając sobie lusterko, czy ruszając palcem w drugą stronę, zaraz zobaczycie, wejdziemy sobie do nagrań, które możemy sobie po prostu odtworzyć. Możemy to odtworzyć i nagrać zarówno z dźwiękiem, jak i bez. Zaraz Wam pokażę, jak to działa. To jest nagranie dźwięku z wideorejestratora. Nie robię tutaj żadnej korekty, nie robię głośniej, nie robię ciszej. To, co słyszycie, zostało nagrane przez wideorejestrator. Mówię z fotela kierowcy, z pozycji kierowcy, a teraz przesiądę się do tyłu. Teraz siedzę na pozycji pasażera za kierowcą, także w ten sposób takie nagranie będzie słyszalne. Ale mniej więcej to jest tego typu obsługa. Zobaczcie, to się w tej chwili wyświetla. Jak nic nie robię, to po 5 sekundach, możemy to też zmienić, może to być dłuższy czas, to lusterko, ta kamera, czy ten wyświetlacz się wyłączy i wejdzie w tryb, że tak powiem, lusterka. Więc po prostu chcemy coś zobaczyć, na przykład z tyłu, dotykamy sobie raz, nie robimy nic i za chwilę sama funkcja lusterka pojawi się samoczynnie. O, zobaczcie, w tej chwili mamy już lusterko. Samo lusterko czy też ekran, bo w tym przypadku to jest też ekran, to prawie 10 cali, dokładnie 9,66 cala, czyli całkiem dużo. Więc nie musimy się tu martwić zarówno o funkcję lusterka, jak i funkcję wyświetlacza. Także to z tych najważniejszych rzeczy. Zobaczmy sobie jeszcze, że przesuwając do dołu, wejdziemy w funkcję. Nie będę tego wszystkiego po kolei omawiał, bo to jest tak proste, że no, ciężej, żeby było jeszcze prostsze. Więc robić chyba tego nie ma sensu. Mamy tu oczywiście konfigurację rozdzielczości, długości nagrywania w pętli, czy chcemy nagrywać dźwięk, czy nie i tak dalej. Nie będę przez to wszystko przechodził, bo nie ma sensu. Dodam jeszcze tylko, że po zamontowaniu karty, tę kartę trzeba sformatować, żeby tutaj wszystko działało dobrze. I tak naprawdę od razu możemy zacząć korzystać z tego urządzenia. Przechodzimy do nagrań. I myślę, że tutaj trzeba zacząć od tego, że zarówno z przodu, jak i z tyłu mamy sensor Sony Starvis. A to jest bardzo istotna rzecz, bo to jest po prostu bardzo uznany element. Z przodu mamy dokładnie Sony Starvis IMX335, 5 megapikseli, a z tyłu IMX307, 2 megapiksele. W jakich rozdzielczościach możemy nagrywać? Kamera przednia 2K lub Full HD, tył Full HD, zawsze w 30 klatkach, zarówno z przodu, jak i z tyłu. No i przejdźmy już do samych nagrań. I na wstępie zaznaczę od razu, że nie szukałem tutaj optymalnego oświetlenia i nie szorowałem szyb przez pół godziny przed każdym nagraniem, bo nikt z Was tak nie będzie robił. Jeździłem w słońcu, w zachmurzeniu, z zaparowanymi szybami wieczorem i tak dalej, po prostu tak, jak jeździmy na co dzień. I zaczynając od kamery przedniej, tu dodam, że wszystkie nagrania wykonywałem w jakości 2K. To mogę powiedzieć, że w dzień, w zasadzie w każdych warunkach, no może poza jazdą centralnie pod słońce, te nagrania są naprawdę dobrej jakości. Widać tutaj wszystko, widać co się dzieje, łącznie z bezproblemowym rozczytaniem tablic rejestracyjnych, jeśli to byłoby potrzebne. Natomiast z tyłu, tutaj przypominam Full HD, sytuacja wygląda oczywiście trochę gorzej. Ja dodam, że mam bardzo mocno przyciemnioną tylną szybę, bo to też może być dla Was istotne. Myślę, że to też trochę widać na nagraniach, ale w dzień to tak naprawdę w niczym nie przeszkadza. Moim zdaniem ta jakość jak na kamerkę za takie pieniądze i jak na moje wymagania jest w 100% wystarczająca. Natomiast zostają nam oczywiście nagrania nocne. Na początek przód. I tutaj już oczywiście w zależności od oświetlenia, ale tutaj też widać wszystko. Gdyby cokolwiek się wydarzyło, to będziemy mieli to zarejestrowane i żadnych wątpliwości co do wydarzeń być nie powinno. Odnośnie tablic rejestracyjnych, no to tutaj już kwestia oświetlenia i trafienia na te lepsze warunki. Natomiast najsłabszym punktem jest oczywiście kamera tylna i właśnie w nocy. Tutaj z odczytaniem tablic rejestracyjnych, jeśli ktoś zwraca na to uwagę oczywiście, ale jeśli tak, to w tych nagraniach miałem z tym największe problemy. Natomiast znowu wrócę do tego, że jak na moje wymagania i znowu podkreślę, jak na urządzenie za takie pieniądze, to ta jakość w mojej ocenie jest zupełnie wystarczająca. I zaraz do podsumowania, ale jeszcze kilka rzeczy. Kamera tylna jest odporna na warunki atmosferyczne, co znaczy, że możemy podpiąć ją na zewnątrz samochodu. Co to daje? Otóż możemy ją sparować z samochodem w ten sposób, że po włączeniu biegu wstecznego ona zamieni się w zasadzie w kamerę cofania. Możemy ją bowiem umieścić w takim miejscu, aby łapała jak najwięcej tego, co jest za naszym samochodem. I to jest kapitalna rzecz, bo załatwiamy w tym momencie dwa tematy. Wideorejestratora
i kamery na przykład do samochodów starszych, czy po prostu do samochodów, które takiej kamery nie mają. To jest moim zdaniem super sprawa. Kolejna rzecz, przez to, że mamy tutaj GPS, to oczywiście, tak jak powiedziałem, możemy sobie śledzić nasz samochód. Możemy to też wyłączyć i po prostu tego nie montować, jeśli ktoś nie chce, aby takie dane się zapisywały. Ale przez to, że mamy tutaj możliwość podłączenia tego sprzętu do akumulatora na stałe, to mamy możliwość korzystania z funkcji parkingowej. Czyli tak naprawdę możemy cały czas obserwować na telefonie, w aplikacji, co dzieje się z naszym samochodem. Czyli ten sprzęt zamienia się i w wideorejestrator, i w kamerę cofania, i w taki trochę system monitoringu samochodu. Dodając do tego, że mamy tutaj tak zwany G-sensor, czyli wbudowaną detekcję wstrząsów, możemy od razu sprawdzić, jeśli coś stanie się z samochodem, czyli na przykład samochód stoi na parkingu i ktoś w niego uderzył. To będziemy o tym wiedzieli. Czyli podsumowując, ten sprzęt może mieć tak naprawdę trzy zastosowania. Wideorejestrator, przód, tył, kamera cofania, jeśli czegoś takiego nie macie, no i tak zwany system monitoringu samochodu przez tryb parkingowy. Ja tak jak powiedziałem, jestem totalnym gadżeciarzem i na mnie samo wrażenie robi to, że mam tutaj wyświetlacz. Nie wiem czemu, ale tak to działa. Widziałem to po bardzo wielu osobach. I już naprawdę przechodząc do podsumowania, jeszcze na koniec oczywiście cena. Mikavi PQ5 aktualnie kosztuje 799 zł. I tu kilka kwestii. Przede wszystkim zainteresowanym polecam zakup w oficjalnym sklepie mikavisklep.pl. Zyskujecie wtedy pewność zakupu oryginalnego urządzenia, ale uwaga! Dodając taki sprzęt do koszyka. A następnie wpisując kod MOTO50. Klikamy użyj. I dostajecie prawie 50 zł rabatu. I myślę, że jak na to, co urządzenie nam oferuje, ta cena jest całkiem spoko. I też jeszcze jedna rzecz, bo obiecałem Wam, że będę zawsze transparentny w swoich testach. Ja to urządzenie na testy otrzymałem od producenta. To jest też polski producent, więc to też trzeba dodać. I fajnie, że takie urządzenia potrafią powstawać u nas w kraju. Ale tak jak mówię, otrzymałem to na testy od producenta, ale jeszcze dwie rzeczy. Producent nie miał żadnego wpływu na treść tego, co ja mówię, na treść testu, ani też nie otrzymał tego testu do weryfikacji przed jego publikacją. Także żeby to było jasne, sprzęt od producenta, ale wszystko, co powiedziałem, jest ode mnie. Także podsumowując, mi się to urządzenie bardzo podoba, zrobiło na mnie bardzo dobre wrażenie, jestem w stanie zdecydowanie polecić Wam to na co dzień. Rozwiałem swoje obawy od tego, czy będzie się dało korzystać z lusterka jak z normalnego lusterka. Da się spokojnie to zrobić. Jakość samych nagrań dla mnie jest bardzo ok. Ja nic więcej od wideorejestratora nie oczekuję ani nie potrzebuję, więc tutaj tak naprawdę najważniejsza funkcja jest zapewniona, a do tego mamy jeszcze kilka innych. Dajcie znać, czy z czegoś takiego korzystaliście, czy może z tego po prostu korzystaliście. Jakie są Wasze doświadczenia? Podzielcie się z nami, bo takie dłuższe użytkowanie zawsze jest, że tak powiem, bardziej miarodajne, ale ja to sprawdzałem przez 2 tygodnie, także to też nie jest, myślę, jakiś krótki okres. Czekam na Wasze opinie w komentarzach. Jak macie jakieś pytania, to zadajcie. Postaram się sprawdzić, czy po prostu odpowiedzieć, bo ja ten sprzęt cały czas mam. Także czekam w komentarzach na to, co macie do powiedzenia, czy też do zapytania. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć.